Jesteśmy w pięknej scenerii poznańskiej Cytadeli, a ze mną mistrz KSW w wadze lekkiej, Mateusz Gamro. Cześć Mateusz. Cześć Madzia, witam wszystkich też. Powiem Ci, że umówić się z Tobą to jest ciężej niż z papieżem na audiencję. Naprawdę. Ale w końcu nam się udało, także dziękuję, że znalazłeś chwilę. No nie roszczącajmy może tego, nie? Jest okres po walce do trenowania, wiesz, tak. Nie? Na tym zakończmy. No właśnie, masz okres, teraz jesteś po walce od KSW 42, na którym brałeś udział. Minęło już troszeczkę czasu. Co robiłeś dotychczas? Jakieś wakacje, takie roztrenowanie, dużo jedzenia, czy jednak od razu rzuciłeś się w wir treningowy i cały czas jesteś aktywny na macie i w klatce i wszędzie, gdzie co można spotkać na salach treningowych? Wiesz co, nie, no po walce oczywiście jest, że robię odpoczynek zawsze. Średnio on trwa gdzieś, no nie wiem, 2-3 tygodnie. Nawet 3 tygodnie później byłem na tym obozie u Zbiegu Tyczki na Pirania Camp. To już sobie tam zacząłem trenować. Bardzo ciężko trenowałem do tej walki, do wcześniejszej walki, że tam taki długi okres miałem intensywny, także teraz odpoczywam teraz ogólnie. Odpocząłem już, tak? I pomału już wracam do treningów. Troszkę mi się przyciągnęła przerwa. Miałem taką delikatną kontuzję, taki mikrouraz w barku generalnie, ale szybko fajnie doktor Szymon Kujawiak mi pomógł tutaj w Poznaniu. No już w sumie wracam do treningu. Od tej gali, tak jak już powiedziałam, minęło troszeczkę czasu, także na pewno miałeś okazję sobie zobaczyć jeszcze raz tą twoją walkę z Grzegorzem Szulakowskim. Czy jakieś wnioski na tak już totalnie chłodno, co było dobrze, co można jeszcze poprawić? No generalnie ja nie jestem zadowolony ze swojej stójki. Nie mogłem wyczuć dystansu, nie mogłem się wstrzelić zbyt mocno. Wiem, czym to jest to może spowodowane, także wnioski wyciągnę na pewno na kolejną galę. Jeżeli chodzi o aspekt zapaśniczy, to wydaje mi się, że tam nie mam nic sobie do zarzucenia. Jednej chciałem przetestować swoją obronę nóg, bo myślałem, że Grzesiu będzie się rzucał, a on tego nie robił. No ale myślę, że to zostanie na przyszłość. No i w parterze, niby ta praca fajnie wyglądała, ale było tam parę takich rzeczy, których może nie robiłem. Zbyt, nie że zachowawczo, bo tam dużo było tej intensywności tej pracy, szukania miejsca. Ale wydaje mi się, że zbyt mało robiłem. Mogłem częściej do dosiadu na przykład dojść, czy częściej plecy złapać, czy nawet do tej skrętówki pójść po raz kolejny, bo wydaje mi się, problem tkwił w tej skrętówce tam, że ja od razu poszedłem do pięty, od razu chciałem wyciągnąć, zapomniałem o kontroli nóg i dlatego Szulakowski poszedł na kontrę, wyłapał mi też moją stopę i zaczął się kocioł tam. A gdybym najpierw poszedł do kontroli, złapał kontrolę nogami, fajnie się ciasno i później poszedł do kostki, to wydaje mi się, że mógłbym skończyć tą walkę. Także to jest też mój taki wniosek, że lepiej się nie śpieszyć, nie? Wyczekać i przygotować sobie grunt i dopiero. To. No właśnie, jeżeli chodzi o Grzegorza, no to wiem, że on dosyć dużo walk właśnie kończył w parterze, tutaj był taki dosyć aktywny, jeżeli chodzi o ziemię, a tymczasem tutaj nie, jednak miałam wrażenie, że on będzie chciał się bardziej sprawdzić z tobą na macie, a tu się okazuje, że jednak chyba bardziej wolał bić się w stójce. Czy ty się tego spodziewałeś? Kompletnie się tego nie spodziewałem. Byłem pewien też, jak mówisz, że będzie chciał się sprawdzić w parterze, tym bardziej, że wcześniej on dużo krzyczał, że ma lepsze zapasy ode mnie, lepszy parter, że na pewno mnie pokona. Wiele spekulacji takich było wśród fanów i kibiców, że on ma lepszy parter, lepsze zapasy. No i na to się, mogę szczerze powiedzieć, nastawiłem. Dużo robiłem właśnie parteru, zapasów. Stójki oczywiście też robiłem, ale był nacisk na parter. A później on sam się przyznał, że plan mieli zupełnie inny, że tylko stójka miała być. No poprzez to może to miał być aspekt zaskoczenia mnie po prostu czy coś, no. Ale zapomnieli, że jestem zapaśnikiem i jak ktoś się bardzo mocno pcha, bardzo szybko wtedy ląduje na plecach też. No właśnie, walka skończyła się w czwartej rundzie, czyli to była najdłuższa walka, którą miałeś okazję do tej pory przewalczyć. Udało się wyjść do tych mistrzowskich rund i udało się Grzegorza poddać. Powiedz mi, czy ty jesteś zadowolony, bo pamiętam, że w jednym materiale powiedziałeś, że gdyby Borys był obok ciebie, to ta walka skończyłaby się w drugiej. Czy mimo wszystko czwarta też jest okej? Znaczy nie, to było tak może żartobliwie po prostu, no bo było też bardzo wiele pytań, spekulacji na temat Borysa, czemu go nie ma, czemu nie przyjechał to, tamto. No to po prostu już dalej, żeśmy poszli, pociągnęli ten temat, no i po prostu tak żartobliwie powiedziałem, że gdyby był, by się skończyła w drugiej rundzie, ale no nie wiadomo jakby było, pewnie mogłaby się tak samo potoczyć. No a ja jestem bardzo szczęśliwy, że doszła do czwartej rundy, teraz wiem, że spokojnie mógłbym pięć zawalczyć i nie stanowiłoby to problemu, że nie jest to jakiś nieosiągalny poziom dla nas na przykład, nie? Także fajnie, już teraz wiem, taki może jakieś obciążenie psychiczne z głowy też zeszło, że to nic takiego, po prostu trzeba się dobrze przygotować wytrzymałościowo, kondycyjnie i jest to do zrobienia. Pamiętam, jak też właśnie w jednym z tych materiałów powiedziałeś, że Szul jest jedyną osobą, która zrobiła ci pod okiem tak zwaną pizdeczkę. Powiedz, czy w związku z tym to jest to najcięższy rywal, z którym mierzyłeś się w swojej karierze? Tak teraz, biorąc pod uwagę wszystkie walki, które stoczyłeś, to czy możesz tak stwierdzić, czy jednak nie było to największe wyzwanie w twojej karierze? No nie, no mogę śmiało twierdzić, bo mimo, no, że mnie trafił tam parę razy w stójce, nie było to najcięższe, no bo
Poza tą stójką nie stanowi dla mnie zbyt dużego zagrożenia, bo w tych zapasach i w parterze no, czułem swoją przewagę. Wydaje mi się, że miałem cięższe walki, chociażby nie wiem, z Mansurem Barnui, on też bardzo duże tempo narzucił. No z Normanem miałem ciężkie walki, jakby nie było, no wydaje mi się, że ta pierwsza na pewno była cięższa, bo jego nie mogłem sprowadzić, były za wszelką cenę, próbowałem, nie mogłem. No, także z Jeffersonem, George'em, no było, wydaje mi się, że było dużo więcej tych zawodników, którzy sprawili mi więcej kłopotów, nie? Nerwów mi w sumie. No ale to jest sport właśnie, ja szukam wyzwań i chcę tego, żeby każdy zawodnik był lepszy, stanowił mi problem, żebym dzięki temu ja się też będę rozwijał. Obiecałam sobie i tobie, że po walce zapytam cię o ocenę obozu przygotowawczego w Polsce i obozu przygotowawczego w ATT. Czy faktycznie teraz dostrzegasz jakieś różnice w tych kampach? Czy jest lepiej, czy gorzej? Czy zamierzasz w ogóle kontynuować swoją przygodę z amerykańskim klubem? No właśnie ciekawe jest to, że to się zbyt wiele nie różni. My w Polsce naprawdę bardzo dobrze, mądrze i ciężko trenujemy i jak widać potrafimy się przygotować. Jedyny aspekt mi się wydaje, że to jest po prostu zmiana sparing partnerów. Nie? Jedynie to, że robisz z kimś innym, robisz z innej czołówki, na przykład z innej organizacji, z innej kultury. Także wydaje mi się, że tu największy tkwi tak jakby szczegół w tym wszystkim. A poza tym, no co, no treningi są takie same. Trzeba zrobić na macie, trzeba się poszarpać, trzeba zrobić zadaniówki, trzeba zrobić walki w parterze i w zapasach i w MMA. Także wydaje mi się, że to jest to. Takiej pewności, ja na przykład dużej pewności siebie dostałem, tak jak już mówiłem wcześniej, robiłem z Dustinem Poirierem, który teraz wygrał doskonałą walkę, będzie się pas o pas UFC praktycznie chyba bił. Z Markiem Diakese robiłem, no z Willem Brooksem, no z takimi czołowymi zawodnikami, gdzie fajnie sobie robiłem. Fajne doświadczenie z tego wyniosłem. No i chciałbym jeszcze z tego skorzystać, wydaje mi się, że jeszcze fajnie, bo tam byłem, otworzyłem sobie drzwi w pewien tam sposób, poznali mnie ci zawodnicy, trenerzy, że teraz jakbym pojechał, byłoby zupełnie inaczej i myślę, że jeszcze dwa razy na pewno tam pojadę. No skoro coś jest dobre, to chyba nie warto z tego tak szybko rezygnować, skoro przyniosło takie jakość. No tak, w Polsce też jest dużo dobrego, w Polsce też jest, nie? Także to też nie ma co na to tak patrzeć, ale no mówię, no najbardziej chodzi o tych sparring partnerów. No właśnie, skoro poruszyłeś sparring partnerów i poruszyłeś temat Marka Diakese, to pamiętam, że kiedyś, kilka lat wstecz, taka trochę medialna przepychanka na mediach społecznościowych między wami była. Tutaj okazuje się, że wiesz, ty z nim sparujesz, wstawiasz wspólne zdjęcia. Jakie on jest na żywo? Czy to były takie tylko, wiesz, zaczepki, a się okazuje, że tak naprawdę to jest całkiem spoko facet, czy jak? Czy jednak coś tam poruszyliście ten temat? Nie, znaczy tak, żeśmy poruszyli, oczywiście, żeśmy gadali, ale żeśmy się śmiali. Nie no, Mark się okazał generalnie bardzo dobrym ziomkiem. Bardzo dużo czasu z nim spędzałem, bo żeśmy spali w tych dorpsach tam w klubie w American Top. On miał swój pokój i on tam ma chyba na stałe swój pokój cały czas. Ja po prostu dostałem. No i żeśmy mieli wspólną kuchnię, wspólną łazienkę. Bardzo często żeśmy się widywali. Także super z nim kontakt załapałem. No i żeśmy się śmiali wtedy żartobliwie. Ale to był bardziej aspekt taki medialny, bo to było przed galą KSW w Londynie. On jest z Anglii też generalnie, też miałby szansę tam się załapać. Ale wyszło tak, że on podpisał kontrakt z UFC i po prostu tam poszedł. Ale gdyby tego nie zrobił, pewnie byśmy zawalczyli. No i teraz też byłaby ciekawa historia, bo byśmy się spotkali, no i też by były różne spekulacje. W zależności, kto by wtedy wygrał, prawda? Widzieliśmy cię na walce w marcu. Kiedy teraz będziemy mogli cię zobaczyć? No zbliża się gala KSW 44, odbędzie się ona w czerwcu w Ergo Arenie. No będzie się tam bił twój przyjaciel Borys Mańkowski. Z tego, co pamiętam, to gdzieś tam nie lubisz za bardzo walczyć na tej samej gali, co on. Także możemy się ciebie tam spodziewać, czy nie? Wydaje mi się, że chyba nie, bo od dłuższego czasu już nie walczymy z Borysem na jednej gali, także skoro Borys będzie walczył, ja bardzo chętnie pójdę do narożnika i to podpowiadam i pomogę, żeby wygrał i zdeklasował swojego rywala. Mówię, ja też teraz miałem delikatną kontuzję, też dopiero zaczynam swój cykl treningowy, także ta gala jest zbyt szybko. Pewnie gdybym jeszcze nie dostałem takiej informacji, także pewnie to nie. Pewnie druga połowa roku teraz chciałbym wrócić do treningu, chciałbym czynnie brać udział w zawodach jiu-jitsu, zapaśniczych. Za 5 tygodni czy za 6 jest właśnie Grand Prix w Poznaniu, takie w zapasach. Będę miał okazję wystartować, bardzo się cieszę, bo ostatni raz 9 lat temu startowałem. Także dla mnie super, już tak jakby nowe wyzwanie, nowe coś innego, że bardzo jestem tak jakby podekscytowany tym. Szkoda, że nie udało mi się wystartować na Mistrzostwach Polski ADCC, bo startowałem 2 lata z rzędu. Teraz nie mogłem właśnie przez tą kontuzję, troszkę ubolewam nad tym, ale no zdrowie najważniejsze jest, lepiej to wyleczyć do końca i później kontynuować. Jak w przyszłym roku nic nie stanie na przeszkodzie, to wtedy wrócę do rywalizacji na tym zawodach. No właśnie, dawno jesteś takim zawodnikiem, który chyba trochę nie lubi siedzieć w miejscu, jeżeli nie walka w MMA, no to wiesz, tutaj zawody w jiu-jitsu, tutaj właśnie trochę zapasów. Czy dla ciebie takie starty właśnie w takich no dokładnie konkretnych dyscyplinach są tak samo ważne jak starty w klatce?
Nie, moim priorytetem jest MMA oczywiście, ale to są zawody uzupełniające. No, trzeba się liczyć, że bardzo dużo młodzieży trenuje, bardzo szybko wychodzą nowe talenty i trzeba ich gonić, żeby się, każdy, kto chce się rozwijać, musi ich gonić, musi stawiać sobie nowe poprzeczki, nowe wyzwania. Dla mnie takimi wyzwaniami są właśnie zawody, w jiu-jitsu, w zapasach. Nie wiem, może kiedyś mi przyjdzie myśl, to jeszcze może w kickboxingu wystartuję czy w czymś, ale fajnie, bo to są zawody takie, tak jakby amatorskie, ale można śmiało wystartować na nich. Duże doświadczenie zapaść, bo tam na zawodach turniejowych ma się 2-3 walki, 4, czasem one są bardzo ciężkie. To zawody są jakieś nowe numerki, nowe knefy, nowe coś, zawsze coś podpatrzy. Także wydaje mi się, że startując na takich zawodach jesteśmy cały czas na bieżąco z tym, jak ten sport się rozwija, idzie do przodu. No i lecimy, rozwijamy się, gonimy ich wszystkich, nie? W zawodowym MMA jesteś niepokonany. Jesteś jeszcze młody, tak naprawdę cała kariera jeszcze jest przed tobą. Dodatkowo osiągasz dużo sukcesów w innych dyscyplinach. Czy jesteś w stanie powiedzieć o sobie, że jeżeli chodzi o rynek europejski, może nawet światowy, jesteś najlepszym zawodnikiem w swojej dywizji wagowej? W kategorii lekkiej? O takie stwierdzenie, że w Europie mogę się pokusić, że jestem jednym z najlepszych. No ciężko jest mi powiedzieć, czy najlepszy. Miałem wiele sprawdzianów, których udowodniłem. Chociażby w czystarkach amatorskich kiedyś, czy nawet teraz później w walkach bardzo wielu miałem zagranicznych swoich zawodników. Ja mogę tak powiedzieć, że się czuję jednym z najlepszych zawodników w Europie. Na świecie nie, no bo nie miałem okazji się sprawdzić jeszcze z najlepszymi zawodnikami na świecie. Ale jeżeli chodzi o Europę, to czuję się zbyt pewnie i mocno. Pamiętam, jak podczas naszej ostatniej rozmowy, kiedy jeszcze przebywałeś w ATT, poruszyliśmy na chwileczkę temat fanów MMA z Polski. Specjalnie przygotowując się na ten wywiad, tutaj sprawdziłam sobie komentarze ludzi po twojej ostatniej walce i powiem ci, że ciężko mi znaleźć cokolwiek negatywnego. Ludzie naprawdę bardzo chwalili twoją ostatnią walkę i mówili, że jesteś jednym z takich zawodników z Polski, których naprawdę bardzo widzieliby w starciach z tą czołówką z UFC. I tutaj chciałabym cię zapytać, bo w jednym z ostatnich wywiadów jeden z włodarzy KSW powiedział, że jesteś jednym z zawodników, którzy dostali ofertę od UFC na walkę w Polsce, tą, która miała miejsce gala w Gdańsku. Potwierdzasz, zaprzeczasz? Ja to generalnie już parę było już rozmów z UFC ogólnie, że było parę takich propozycji, no ale jestem zawodnikiem KSW, mam pas. Także ja bardzo chętnie też bym się sprawdził z tymi z czołówki światowej. Także zapraszam ich do klatki KSW i zróbmy to, co trzeba, nie? To wtedy mógłbym się sprawdzić. A co do tych komentarzy, do tych kibiców, no właśnie widzisz, no ja się bardzo cieszę, że były takie komentarze. Ja to się już odciąłem od jakiegoś czasu, także bardzo miło mi to słyszeć, co powiedziałeś, bo ja nie widziałem tych komentarzy, ale no właśnie szkoda, że tak to jest. No, ostatnio walka mi tak by nie poszła, poszła na contest, to bardzo było tych hejtujących osób i bardzo tych negatywnych było komentarzy, tak? Fajnie, jakby kibice byli tacy i na dobre, i na złe, tak jak to było kiedyś i w każdych sportach, że jak nie idzie, to i tak są z tobą, jak idzie, no to wiesz, fajnie cię wiebią. Życzyłbym sobie tego i wszystkim zawodnikom, żeby tak było i żeby, choć tego hejtu się chyba nie da wytępić, można jedynie stać z boku i śmiać się z tego, nie? Tak jak teraz większość w sumie zawodników profesjonalnych tak robi, bo nie ma co patrzeć przy sobie głowy i myśleć o tym negatywnie, jak można myśleć o pozytywnych rzeczach i o tym, co będzie w przyszłości nas dobrego czekało. No podobno hejt jest jednym z takich największych aspektów, jeżeli chodzi o bycie sławnym, także może to plus i minus. Zmierzając powoli do końca, chciałabym jeszcze na chwilę zahaczyć o ostatnią galę KSW. Biło się tam dwóch twoich kolegów z byłego klubu, czyli Maciej Kazieczko, Michał Andryszak. Czy mógłbyś cokolwiek powiedzieć na temat ich walk? Czy spodziewałeś się, że Michał Andryszak przegra? Bo powiem ci szczerze, że dałabym sobie chyba uciąć rękę, że on tą walkę wygra. No, to chyba każdy tak myślał, ja też. Ja to byłem przekonany, że on wygra. No, początkowe minuty tej walki tak pokazywały, no jak ten gość, nawet nie pamiętam jak on ma, ale jak Phil de Fries, jak dostał midla na wątrobę, to się zgiął i prosił tylko, żeby wyjść z tej klatki, już ogólnie uciekał, ale rzutem desperacji się rzucił. No i niestety przewrócił Longera, no i wtedy już się zaczęły te schody. No dla mnie wielkie zaskoczenie, wielki szok, no nie wiem, no ale no tak jest, no nie każdy nie trafi w swój dzień, no różnie tak było, każdy w swojej karierze, ja też miałem taką sytuację, no z Normanem Parkiem wtedy w maju, no wiele jest na to wpływać czynników, nie trafił w swój dzień, się czuł, no nie wiem, może miał sraczkę, może, no nie wiem, brzuch go bola, no nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, nie chcę odpowiadać za niego, też ubolewam nad tym, liczyłem na to, że Longer zgarnie ten pas pięknym chaosem, życzyłem mu tego, bo w parę dni wcześniej chyba miał urodziny, czy jak nie dzień wcześniej, także no życzyłem mu tego. No szkoda, ale wierzę, że wróci mocniejszy, wierzę, że się odbuduje, wróci na salę i zdobędzie ten pas.
A jeżeli chodzi o Maćka, no to ja jestem zadowolony, stałem blisko klatki, zadał bardzo dużo bólu. Wiem, że w pierwszej akcji, w pierwszej rundzie rozwalił sobie rękę. Nie wiem, czy ma złamaną, czy coś ze ścięgnami, ale wiem, że boli go ta ręka. Dlatego był wyeliminowany już z tej swoich najlepszej prawej ręki, ale zadał mu dużo bólu kopami, bardzo dużo low kicków i obrotówki na głowę i backfist, który go przewrócił. Także no dla mnie super. Fajna walka, mimo kontuzji, mimo bólu, który on pewnie też czuł, zdeklasował swojego rywala. No i ostatnie pytanie do ciebie. Chciałam zapytać o twojego rywala ostatniego, czyli Normana Park. No nie ostatniego, tylko jednego z ostatnich. Czy uważasz, że jego walka z Łukaszem Chlewickim w ogóle miała sens? Jednak wiesz, Łukasz to już jest taki zawodnik, który jest trochę legendą, ale z drugiej strony no gdzieś tam to nie jest już najmłodszy zawodnik, no i wiadomo jak to się skończyło. Czy ty uważasz, że w ogóle do tego zestawienia powinno dojść? Wiesz co, nie zastanawiałem się w ogóle nad tym, bo to, no nie wiem, no skoro ktoś jest w dywizji i walczy na bieżąco, no to ciężko tak patrzeć, czy ten, ale jeden i drugi był po przegranych, czyli tak jak na dobrą sprawę, jakby patrzeć na drabinki, tak jakby, wiesz, zawodników kategorii, no to miało to jakiś tam sens, no bo jeden i drugi był po przegranych, no a jak skoro mają kontrakt, no to muszą walczyć i to było takie w tym, ale no nie wiem, no szkoda, ja byłem za Saszką bardzo mocno, ale to chyba też nie był jego dzień, nie mógł się strzelić. Może właśnie to była też ta przewaga, że właśnie Staszka już ma też swój wiek, oczywiście ma charakter, mega charakter i zaciętość do walki i nie poddał się w żadnej tam sekundzie. Nie myślę nawet o tym, żeby mógł się poddać, no a Norman, no tak jak Norman zrobił, kopał bardzo mocno, Saszka to odczuwał i tak to się potoczyło. No mam nadzieję, że w momencie, w którym ty wyjdziesz do klatki, no to jak najbardziej trafisz w swój dzień i wszystko pójdzie tak, jak powinno. Bardzo ci dziękuję za ten wywiad, że znalazłeś dla mnie chwilę. Raju nam przyniósł tutaj kawę, więc chyba pora, chyba pora zająć się nią. Bardzo ci dziękuję, no i co? No i do zobaczenia następnym razem. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.